Rekordowa kwota, blisko 300 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego, trafi do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Placówka znalazła się na liście rankingowej projektów strategicznych, które obejmują rozbudowę infrastruktury szpitalnej oraz wyposażenie w sprzęt medyczny. To ogromna kwota, która pozwoli naszej placówce utrzymać wysoki standard leczenia i być tą placówką wiodącą w leczeniu chorób onkologicznych. Środki, które podniosą jakość leczenia, rozszerzą ilość miejsc na paliację. Wybudujemy 3 nowe sale operacyjne. Powstanie centrum robotyki. Rozbudowane zostaną także dział anestezjologii i intensywnej terapii, klinika chirurgii klatki piersiowej oraz utworzone oddziały immunologii i immunoterapii. Świętokrzyskie Centrum Onkologii dołączyło również do grona polskich szpitali korzystających z pomocy robotów medycznych Da Vinci. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 16 milionów złotych, kielecka lecznica kupiła jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Nasze starania o uzyskanie 100% dofinansowania do zakupu takiego systemu robotowego dla urologii, dla leczenia przede wszystkim prostaty, zakończyło się sukcesem. Robot Da Vinci, ważne urządzenie, których w kraju nie jest wiele, dlatego tak bardzo się cieszymy, że już funkcjonuje, że już pierwsi pacjenci zostali zoperowani. Panie marszałku, na pana ręce gratuluję serdecznie. To jest dobry omen i dobry zastrzyk pieniędzy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy na modernizację tej zabytkowej kolejki Ciuchcia Express Ponidzie 27 milionów. Przy 3 milionach składu własnego będziemy mogli zrealizować istotne elementy na trasie tej 34-kilometrowej trasy łączącej Jędrzejów z Pińczowem. To będzie przebudowa torowiska, peronów, dwóch stacji, a jednocześnie mając zagwarantowane środki w funduszach europejskich dla Świętokrzyskiego, wyremontujemy w niedługim czasie całą trasę od Pińczowa do Jędrzejowa. Te 27 milionów złotych z Polskiego Ładu plus wkładu własnego województwa świętokrzyskiego 3 miliony i jeszcze 22 miliony, jednym słowem ponad 50 milionów złotych będzie przeznaczone na kolejkę Ciuchcia-Ponidzie. W ciągu najbliższych 3-4 lat myślę, że będziemy mieć naprawdę taką piękną perełkę turystyczną, która będzie najlepszą atrakcją turystyczną województwa świętokrzyskiego. Zakończyły się warte niemal 5 milionów złotych prace termomodernizacyjne na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Energię będzie tu produkować ponad 350 paneli fotowoltaicznych, które zasilą m.in. pompy ciepła ogrzewające budynki. To pozwoli zużywać około połowę mniej energii niż dotychczas. Szczególnie w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym winny być zastosowane takie urządzenia, taka aparatura, która będzie jednocześnie dawała oszczędności, ale dawała też i przykład dla innych instytucji, w którym kierunku trzeba zmierzać. Przypomnę, 72 tony mniej dwutlenku węgla pójdzie rocznie w powietrze, a więc taka inwestycja to jest inwestycja w środowisko, czyli tak naprawdę w nasze zdrowie i życie. Przeprowadzona termomodernizacja dotyczyła gmachu wystawowego Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz biurowca Biobanku. Wymieniono także źródło ciepła, piec olejowy, zastąpiono pompami ciepła zasilanymi przez 285 paneli fotowoltaicznych, które będą równocześnie z zadaszeniem parkingu przy Centrum da Vinci. Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczyna realizację 3 odrębnych programów stypendialnych dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Projekty, każde o wartości około 2 800 000 zł, uzyskały dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w perspektywie 2021-2027.
Dodatkowe punkty mogą otrzymać laureaci lub finaliści konkursów, turniejów lub olimpiad oraz uczniowie z niepełnosprawnością. Celem każdego z programów jest wsparcie 640 zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej poprzez przyznanie im jednorazowego stypendium w wysokości 3800 zł. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada bieżącego roku. Stypendium otrzymają uczniowie spełniający wymagania regulaminowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej stypedia.swietokrzyskie.pro. Blisko 70 milionów złotych dofinansowania unijnego trafiło do dwóch ośrodków wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujących w regionie świętokrzyskim na kontynuację swojej działalności. Marszałek Andrzej Będkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenia Integracja i Rozwój podpisali umowy w ramach nowego programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W ramach różnych działań również planujemy stworzyć dzięki tym środkom w ciągu 5 lat około 600 nowych miejsc pracy w tym obszarze ludzi niejednokrotnie wykluczonych. Zaplanowano szereg działań właśnie skierowanych do organizacji pozarządowych. Najważniejszym zadaniem jest możliwość tworzenia nowych miejsc pracy albo w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, albo tych nowo tworzonych. Każdy, kto się na to zdecyduje, otrzyma wsparcie na pracownika prawie 64 tysiące złotych. Umowy zostały zawarte podczas konwencji Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim perspektywy rozwoju, która odbyła się w Targach Kielce. Wydarzeniem towarzyszącym był jarmark ekonomii społecznej i prezentacja podmiotów ekonomii społecznej z regionu świętokrzyskiego. Już po raz 25 uroczyście zainaugurowano Nowy Rok Kulturalny i Sezon Artystyczny 2023-2024 w województwie świętokrzyskim. Podczas spotkania w Muzeum Narodowym w Kielcach marszałek Andrzej Będkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk uhonorowali regionalnych artystów i twórców, wręczając świętokrzyską Nagrodę Kultury. Coraz więcej wydarzeń dzieje się na naszym terenie z obszaru kultury. Wiele imprez ugruntowuje swoją renomę i nie ubywa osób, które możemy wyróżniać. Nagroda pierwszego stopnia trafiła do fotografika, malarza i teoretyka sztuki Aleksandra Salija. Nagrodę drugiego stopnia otrzymali flecistka Agata Kielar-Długosz, regionalista i genealog Andrzej Niespodziewany, regionalistka Anna Kurska, aktorka teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach Beata Przeniczna, muzyk Bogusław Olczyk, poetka, prawnik, sędzia, działacz społeczny Elżbieta Gacek, kierownik kina Muza we Włoszczowie Grzegorz Krzywonos, tancerz, choreograf Grzegorz Pańtak, działacz na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Janusz Sobolewski oraz doktor sztuk muzycznych Przemysław Wierzba. Nagrodą honorową za pracę przy projekcie modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy wyróżniono dr Agnieszkę Kowalską-Lasek, Gabrielę Kiełtyka-Sołtysiak oraz dr Beatę Polit. Wieczór uświetnił koncert Piotra Salaty z zespołem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew Sadzimy, która odbyła się na terenie nadleśnictwa Suchedniów. W inicjatywie wziął udział także marszałek Andrzej Będkowski. To już 5. edycja inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy posadzić około 11 tysięcy sadzonek. W ramach akcji 2 i 3 października każdy chętny mógł zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by nieodpłatnie odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnej działce, osiedlu czy terenach zielonych. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały 1 000 000 sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Przebudowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 758. Z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Arkadiusza Bąka, członków zarządu województwa Marka Jońcy i Tomasza Janki, świętokrzyskich parlamentarzystów, władz lokalnych oraz wykonawcy oficjalnie oddano do użytku wyremontowany 3,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej na terenie gminy Iwaniska. Została wymieniona podbudowa, wzmocniona jezdnia, zostały zrobione pobocza, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa. Plany są dalsze, środki są zabezpieczone na ostatni odcinek od Klimontowa do Koprzywnicy, do drogi 79. Także wreszcie ta droga nasza wojewódzka 758
Myślę, że w przeciągu kilku najbliższych 3 lat powinna być zrealizowana. Wartość inwestycji to blisko 15 milionów złotych. Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 10 milionów złotych.